Jabłko nie pada daleko od jabłoni, co? Witajcie. Dzisiaj film, do którego się przymierzałem już bardzo dawno temu. Myślę, że część z Was będzie zainteresowana tym, co mam do powiedzenia w kwestii pewnych dziedzicznych właściwości alkoholizmu. Chodzi o to ogólnie, co wpływa na to, że niektórzy się uzależniają, a inni się nie uzależniają. Zbadamy. Opowiem Wam o czterech takich podstawowych czynnikach, które mogą na to wpłynąć. I to nie jest tak, że któryś czynnik jest decydujący. Najczęściej te czynniki ze sobą występują razem i one się zazębiają. W momencie, kiedy one się zazębią, mamy uzależnienie. To jest tak samo jak z katastrofami. Był kiedyś na Discovery taki program Katastrofy lotnicze i tam punkcik po punkciku były przedstawiane różne przyczyny, które doprowadziły do jakiegoś określonego skutku. One też na siebie się nałożyły. I podobnie jest z uzależnieniem. To nie jest tak, że jeden warunek sprawi, że na pewno ktoś się uzależni, bądź się ktoś nie uzależni. My jako istoty ludzkie jesteśmy bardziej skomplikowane i nas trzeba mierzyć. W nauce mówi się z trzech punktów jakby widzenia, ja mówię z czterech. Z trzech punktów widzenia, bo jesteśmy osobami psychicznymi, jesteśmy osobami biologicznymi i jesteśmy osobami społecznymi. I tu zawsze trzeba ludzi badać. Ja uważam, że jeszcze jesteśmy też istotami duchowymi, więc jeszcze ten czynnik też jakby do tego dochodzi. Skupimy się pokrótce na tych czterech punktach, być może gdzieś się w tym wszystkim odnajdziesz i być może odpowiesz sobie na pytanie, dlaczego się uzależniłeś. Punkt pierwszy to są czynniki biologiczne. Zanim do tego dojdę, jeszcze chcę tylko powiedzieć, że nie będę tutaj poruszał mechanizmów uzależnienia, o których już było gdzieś też na kanale, bo mechanizmy wyrabiają się w momencie, kiedy ten alkohol naprawdę mocno jest nadużywany. Natomiast do samego uzależnienia jakby może dochodzić już szybciej, tym bardziej, że możesz się w grupie ryzyka urodzić. I tutaj już czynniki biologiczne to potwierdzają. Były przeprowadzone kiedyś badania na bliźniętach jedno- i dwujajowych. I u bliźniąt jednojajowych, jeżeli jedno z tych bliźniąt było uzależnione, to drugie dużo częściej też było uzależnione, jak w przypadku bliźniąt dwujajowych. To znaczy, że to pokrewieństwo biologiczne ma znaczenie. To samo jeżeli chodzi o ojców, dużo bardziej, dużo częściej uzależnieni byli synowie ojców alkoholików niż synowie ojców niealkoholików. To znowu nie jest zasada, ale jednak różnice w tych statystykach były na tyle znaczące, że można przyjąć, iż jest to biologiczne. Z biologicznego punktu widzenia uzależnienie może pojawiać się w przypadku między innymi dwóch czynników. Przede wszystkim chodzi o to, że 90% alkoholu jest przetwarzanych w wątrobie. I teraz jeżeli urodzisz się z pewną tendencją do tego, że pewne aminokwasy nie będą przerabiały tego alkoholu, czy będą go przerabiały w inny sposób, możesz się w tej grupie ryzyka znaleźć. Mówiąc prościej, pijąc alkohol od samego początku, możesz więcej tego alkoholu wypić, bo inaczej go przetwarza twoja wątroba. Możesz go też dużo delikatniej odchorowywać. Kac, no to nie jest nic innego jak objawy zatrucia. No, zwyczajnie, tak? Kac to nie jest oznaka dobrej imprezy. Wiesz, nie? Dlatego miej tutaj na to poprawkę. Może być tak, że raz, że więcej wypiłeś, dwa, nie miałeś problemu z jakimiś, wiesz, mega bólami głowy, wymiotami, z czego składa się kac, wszyscy wiemy. To mogło cię zwyczajnie zachęcić, kurczę, no nie źle, a wręcz przyjemnie. No wszyscy wiemy, że alkohol ogólnie w swej początkowej na pewno fazie działa przyjemnie. Między innymi dlatego pijemy. Więc już jesteś w tej grupie ryzyka, dlatego że od samego początku mogłeś wypić więcej, i nie miałeś takiego kaca. Ja na pewno do tej grupy należałem na 100%, bo wiem, kiedy ja pierwszy raz miałem styczność z alkoholem i drugi i trzeci, te pierwsze razy, tam nie było jakiegoś problemu, żebym ja nie wiadomo jak cierpiał. A i też dość szybko potrafiłem wypić więcej niż pozostali, dużo więcej, co mnie często trzymało na nogach, jako w miarę trzeźwego.
No to jakby tylko utrwalało mnie w tym, że to jest coś. Drugim z takich czynników, które mogą powodować, że urodziłeś się w grupie ryzyka, to jest to, że możesz mieć niedobory endorfin, niedobory neuroprzekaźnika, jak dopamina, które już jakby z natury będą cię pchały w stronę alkoholu, bo alkohol akurat dość dobrze to wszystko zastępuje. Podobnie jak inne czynniki. O tym może pogadamy sobie przy okazji innego filmu. W każdym bądź razie może być taka sytuacja, że masz problemy właśnie ze swoją gospodarką hormonalną, ze swoimi aminokwasami, ze swoimi neuroprzekaźnikami. I to wszystko powoduje, że może w tej grupie ryzyka być. Dlatego, że dopamina, potocznie już najprościej zwana hormonem szczęścia, hormonem motywacji, jeżeli nie jest wytwarzana, no to po alkoholu jak najbardziej, wiesz, ma to sens. Kiedyś spotkałem zresztą takiego, już kiedy nie piłem, pana budowlańca w całej swojej okazałości, jak można to rozumieć, w sklepie, który podszedł do pani ekspedientki, mówi: dwie motywacje poproszę. I postawiła mu na ladę browary. Myślę, że ten pan nie wiedział, że to właściwie z naukowego punktu widzenia dużo prawdy mówił w tym wszystkim. No ale tak to działa. Jak ogólnie sobie z tą dopaminą radzić, to sobie opowiemy przy okazji innego filmu, który się pojawi wkrótce. Ale jest tak, że z racji tego, iż tej dopaminy możesz mieć mniej, czy też serotoniny, no to w grupie ryzyka jak najbardziej możesz się znaleźć. To nie jest czynnik decydujący, bo na przykład osoby, które zmagają się z depresją, są w identycznej sytuacji i nie zawsze uzależniają się. Aczkolwiek dużo alkoholików też ma depresję, bo bardzo często to się wszystko ze sobą wiąże, ale tak jak mówię, nie zawsze. Więc jak widzisz, to, że się uzależniłeś, to nie musi być absolutnie twoja wina. Znaczy najprawdopodobniej to nie jest twoja wina, a na pewno to nie jest twoja wola. Wbrew temu, co niektórzy mówią, on by nie chciał, to by nie chlał. No nie, tak to nie działa. Mogłeś się urodzić w grupie ryzyka i to absolutnie nie jest twoja wina, więc przestań się obwiniać. Teraz trzeba po prostu wziąć byka za rogi, wziąć odpowiedzialność za siebie, przestać chlać, zacząć trzeźwieć i tak dalej. Ale dość jęczenia, no to nie jest twoja wina, że się uzależniłeś, ok? Czynniki psychiczne, bo też jesteśmy oczywiście istotami psychicznymi, zawierają różne rzeczy. Już tak pokrótce bardzo, bo jakby tutaj można byłoby się bardzo mocno zgłębić w to wszystko. Możesz mieć osobowość na przykład neurotyczną. Pozwólcie, kochani, że ja sobie spojrzę w ściągę. Zaraz powiem w ogóle też na bazie czego ja tutaj to czytam. Neurotyczność, wysokie natężenie lęku, lęk przed śmiercią, depresyjność, histeryczność. Twoja osobowość może być zwiększona o zwiększonej wrażliwości na bodźce. Tendencja do intensyfikacji wrażeń i nasilania działania bodźców w celu spotęgowania stymulacji. Uwielbiam ten naukowy slang, po prostu to jest masakra jakaś. Jakby tego nie szło prościej napisać. Generalnie chodzi o to, że możesz mieć taką osobowość, że wszystko musi być skopem. Pikantne żarcie, szybkie samochody. Ja już pomijam, że teraz może w trochę takich czasach żyjemy, strasznie roszczeniowych zresztą. No ale może być coś takiego, że wszystko po prostu ma być XL. Pracy bardzo dużo, zakupów bardzo dużo, wielkie domy i inne rzeczy. No po prostu wiesz, na maksa. I to wcale nie jest dobre, wręcz bardzo często frustrujące. No i tutaj też, żebyś ty czuł jakieś uczucia przyjemne i nieprzyjemne, one muszą być też po prostu na konkretnej jeździe. Twoje życie bardzo często idzie na takiej sinusoidzie, i nie może znaleźć tego wyrównania. Oczywiście wzloty i upadki zawsze będą, no tak tacy jesteśmy. Natomiast można dosyć mocno to wszystko wyłagodzić, bez takiego, wiesz, nie, ubudu. Bo bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy ktoś przestaje pić, też ma ogromny entuzjazm, za chwilę masakryczny dół i znowu ogromny entuzjazm i za chwilę znowu jest w czarnej dupie. To między innymi właśnie z tej osobowości wynika. Oczywiście jest coś takiego jak hipoteza redukcji napięcia, czyli piję, bo miałem straszny, paskudny dzień i jest w ogóle wszystko do dupy i tak dalej.
no to się robi niebezpieczne, kiedy zaczyna z tego powodu pić. Tutaj też mechanizmy zaczną za chwilę wchodzić. No i hipoteza modelowania, czyli jakby przyjmowania pewnych wzorców, czy to z rodziny, czy to z otoczenia. I to też powoduje, że zaczynasz wchodzić w uzależnienie. Jak jesteśmy przy tej hipotezie modelowania, czyli jakby brania tych wzorców, to już można przejść do czynników społecznych. A czynniki społeczne bardzo często wiążą się z tym, że naśladujemy swoje otoczenie. No, po prostu uczymy się. Mówisz w języku polskim prawdopodobnie. Jeżeli mnie słuchasz, no to przynajmniej rozumiesz język polski. Dlatego, że urodziłeś się w miejscu, gdzie zdecydowana większość ludzi mówi w języku polskim. No tak zakładam, no nie zakładam tego, że urodziłeś się gdzie indziej i w ogóle się języka uczyłeś. Wiesz, o co mi chodzi, generalnie, tak? Przyjmujemy wzorce, różne postawy, przyjmujemy naszą, nie wiem, kulturę, tradycje. To wszystko są pewne przyjęte wzorce. I możesz przyjąć wzorzec, że każdy facet musi se wypić. Jeżeli twój ojciec nadużywał alkoholu, bardzo często może tak być, że też ten wzorzec przyjmiesz. Nieświadomie, czy wręcz będziesz uważał, że nie, absolutnie. Masę takich przypadków znam, że ktoś po prostu, wiesz, wycierał wymiociny swojego starszego albo gdzieś tam, kurde, z ulicy w nocy ściągał do domu. Swoją drogą ogromny bohater, tak? Takie DDA. Dzięki za takich bohaterów, za to, co przeżyli. No ale no jest to, wiesz, postawa jednak godna uwagi. Ściągasz starego do domu i mówisz, nigdy taki nie będę. Po iluś latach okazuje się, że przerosłeś mistrza. Bardzo często tak jest. Modelujemy te wzorce na podstawie naszego otoczenia. No zwyczajnie. I wiesz, możesz mieć pewne cechy, predyspozycje biologiczne, psychologiczne, no ale też modelujemy, wiesz, to, co się dzieje dookoła. Bardzo często zresztą też jest tak, że dopasowujemy swoich znajomych na podstawie swojego systemu wartości. I ludzie o podobnym systemie wartości bardzo często nawet w podobnych miejscach mieszkają. Tak? Wiesz. I no, no kurczę, no tak to wygląda. Stąd właśnie też pewne środowiska, które czasami niestety są też z różnych powodów wykluczone, ze sobą ściśniają więzi, różne mniejszości, a to nie zawsze jest dobre, bo trudno wówczas po pierwsze dostrzec, bo w twoim mikroświecie wszyscy tacy są, wszyscy faceci chleją. Wiesz, jak mówisz, że taka kobieta współuzależniona na przykład poskarży się koleżance, a bo kurde, nie wiem, chla ten mój, o ten mój też chla, to jaki nie wypije, wiesz, jak je, nie? No i wiesz, idzie gadka. Powtarzane wzorce pewne są. Dlatego owszem, podróże kształcą, jak się mówi, przysłowie, natomiast też nie muszą kształcić, bo można podróżować, można wychodzić ze swojej strefy komfortu, można wychodzić ze swojego otoczenia ludzi, a też nie dostrzegać, że kurczę, inni jednak żyją inaczej i też żyją, a czasami być może nawet są szczęśliwsi. Dlatego ma to ogromne znaczenie to, kim się otaczamy. No za kim przystajesz, takim się stajesz, mówi stara mądrość ludowa. No wiesz, coś w tym jest. Oczywiście może być tak, że nie kręci cię ten alkohol. Ale jako dziecko DDA bardzo często mogło być tak, że byłeś kompletnie zaniedbany. Twoje potrzeby w ogóle były zepchnięte gdzieś tam na 25 plan, bo wiesz, rodzice musieli mieć alkohol, czy rodzic musiał mieć alkohol. No i tyle, no nie było relacji, nie było kasy. To już było strasznie frustrujące. I to już mogło powodować, że zacząłeś jakby, wiesz, tym alkoholem te różne braki, deficyty sobie, wiesz, nadrabiać, tak? Jeżeli w rodzinie dysfunkcyjnej bardzo często jest tak, że na przykład dziecko ma bardzo niskie poczucie wartości, no i będziesz sobie to poczucie wartości nadrabiać alkoholem. No bo po kilku głębszych czujesz się, wiesz, ważniejszy, odważniejszy, pewniejszy siebie, spojrzysz w lustro, to i przystojniejszy, wiesz. No tak to działa. Brak poczucia bezpieczeństwa oczywiście strasznie spycha w uzależnienie. Nikt też tak naprawdę nie przekazał ci jakichś konstruktywnych wzorców na to, jak sobie radzić ze stresem. Co robić, żeby po prostu, nie wiem, przestać się bać, żeby pokonywać swoje lęki, żeby pokonywać swoje trudności. Nie było tego wsparcia. Nie dostałeś takiego jakiegoś przekazu wartościowego od rodziców, czy od jednego, czy od dwojga. I to też może powodować, że no zwyczajnie w to uzależnienie dużo, dużo łatwiej jest ci wpaść. No i oczywiście to nie jest tak, że tylko z patologicznej rodziny będą wychodziły patologiczne dzieci, bo czasami jest dokładnie odwrotnie.
ale też jak się mówi, wiesz, no jak ten chłopak mógł takie coś zrobić, przecież on z takiej dobrej rodziny pochodził. Z dobrej rodziny to jest po pierwsze z naszego punktu widzenia. Nikt z nas nie siedzi w czterech ścianach u kogoś w mieszkaniu czy w domu, tak? Dlatego może być taka sytuacja, że są to rodziny, które trudno im jakąś równowagę emocjonalną zachować. Bardzo często mają problemy emocjonalne. Są to rodziny, które taka współczesna patologia, bardzo konsumpcyjny styl życia preferują, nie przekazują swoim dzieciom pewnej hierarchii wartości. Mało tego, te wartości one są w ogóle gdzieś tam spychane na 5., 10. plan, nazywane zabobonami. No ale kurczę, to tak nie działa. Dzieciaki takie jakby nie mając tego kręgosłupa moralnego, nie uczą się pracy, nie uczą się obowiązków od najmniejszych tam powiedzmy lat, oczywiście na miarę możliwości tych dzieci. Później trudno im odnaleźć się w świecie, który jednak wymaga, no bo i szef pracy wymaga. Jeżeli jesteś szefem samym dla siebie, to i klient wymaga. I ZUS i skarbówka też od ciebie będzie wymagać. No po prostu trzeba się pewnych rzeczy uczyć, pewnych rzeczy trzeba się kształcić, a tego można zwyczajnie nie dostać z tej tak zwanej dobrej, normalnej rodziny. No to nie ma znaczenia tak do końca, wiesz? Przynajmniej pamiętaj o tym, że nigdy nie wiesz, co tam się w tych murach dzieje. No i przechodząc już jakby do tego ostatniego elementu, czyli tych czynników duchowych, tutaj chodzi o to, o czym teraz nadmieniłem. Nie masz tych wartości moralnych, ten kręgosłup moralny nie jest zbudowany i wtedy zwyczajnie trudniej ci odmawiać sobie różnych przyjemności. A odmawianie przyjemności sobie jest bardzo ważne. O tym zrobimy sobie też oddzielny film. Trochę materiału już mam na to zebrane. Generalnie uważam, że jesteśmy istotami duchowymi. Sorry, kompletnie nie wierzę w to, że jesteśmy tylko, wiesz, workiem mięsa i kości. No nie, uważam, że jesteśmy czymś zdecydowanie więcej. Masę miałem różnych doświadczeń, które tylko to potwierdziły. No i tyle po prostu, tak? Poza tym, wiesz, no trochę zgłębiając się, bo tak też, no z pasji to może za dużo powiedziane, ale na pewno z zainteresowań. Lubię astronomię, czy trochę też fizykę kwantową. No sorry, to jest tak wszystko złożone, że jest coś więcej niż nam jest się teraz w stanie wyobrazić. W fizyce kwantowej to tam w ogóle wszystko wychodzi poza nasz poziom percepcji. Także na pewno jesteśmy czymś więcej. I teraz budowanie tego systemu wartości na pewnych zasadach moralnych, które są niezwykle ważne, niezwykle potrzebne, jest okej. Okay. Weź już mówię jakąś taką konstruktywną religię. Zaraz ktoś powie, że żadna religia nie jest konstruktywna. No być może dla ciebie nie jest. Być może część jest. Nieistotne. Weźmy przykład. 10 przykazań. Jeżeli będziesz starał się trzymać tych 10 przykazań, ja nie mówię, że ty będziesz zbawiony czy potępiony, bo to się okaże po śmierci, bo może w ogóle co innego jest. Natomiast już samo życie tu na ziemi będzie lepsze. Słuchaj, jeżeli chlałeś, bardzo często postępowałeś w sposób niemoralny, antyspołeczny i tak dalej. Nie? No wiesz, kłamstwa, kradzieże, wulgaryzmy, wandalizmy, pobicia, no takie rzeczy się zdarzały. No to nie są fajne, dobre rzeczy. Krótko mówiąc, destrukcyjne rzeczy to są, tak? I wiesz, jakby kierowanie się takim rób ta co chce ta nie prowadzi do niczego dobrego. To rodzi kolejne problemy są zapijane, no bo to jest najlepszy sposób, jaki czynny alkoholik zna na problemy i koło się zamyka, wiesz. I jakby wyrzekanie się jakichkolwiek wartości duchowych spycha nas z naszej natury właśnie w konsumpcjonizm, w unikanie nieprzyjemności i w powtarzanie przyjemności. Tak jesteśmy zbudowani, zwyczajnie, tak? Już nie, załóżmy, nawet wychodząc z jaskini, jeżeli nażarłeś się jakichś jagód, po których 3 dni miałeś rozwolnienie, to było nieprzyjemne, nie będziesz tego powtarzał. Ale jeżeli nażarłeś się, nie wiem, na przykład innych roślin, dajmy na to ziaren kawy, które cię pobudziły i jakoś tak zmotywowały, swoją drogą kawa akurat też poziom dopaminy podnosi, no to się okazało, kurczę, no to warto to powtórzyć. Tak my jesteśmy stworzeni. Tak działa nasz podstawowy program. Unikać nieprzyjemności, powtarzać przyjemności. I w momencie, jeżeli pozbywamy się jakichkolwiek hamulców, które często są budowane właśnie na starych, jak świat, zasadach moralnych,
które gdzieś w różnych filozofiach czy religiach się przejawiają, no to jesteśmy w dupie. To jest krótka droga do gdzieś. I to zresztą różne badania potwierdzają. Może nikt bezpośrednio nie badał tego, a być może badał, ja nie wiem o tych badaniach, ale w krajach tak zwanych rozwiniętych, gdzie nierzadko wszelkiego rodzaju duchowość uważana jest za całkowite zabobony, depresje, uzależnienia i inne tego typu badziewia stają się coraz większym problemem. W Polsce niestety też coraz więcej osób jest uzależnionych, coraz więcej osób ma depresję, coraz więcej mamy prób i samych samobójstw. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że żeśmy wymyślili najlepszy sposób na życie, który obecnie mamy. No nie. Dlatego, kochani, warto dbać też o tego ducha. Cokolwiek o tym myślisz, jakiekolwiek masz zdanie na ten temat, warto gdzieś o tego ducha też zwyczajnie dbać. Więc, kochani, już jakby podsumowując ten film, są to cztery czynniki, które gdzieś wpływają na uzależnienie. Jest to czynniki biologiczne, czynniki psychiczne, czynniki społeczne, czynniki duchowe. Prawdę mówiąc, na żaden z tych czynników nie miałeś wpływu. Nie wybrałeś rodziców, nie wybrałeś swojego ciała, nie wybrałeś miejsca, w którym się urodziłeś, które to też zaczęło wpływać na psychikę. I na odwrót, psychika też wpłynęła na miejsce, w którym jesteś, w którym mieszkasz, powiedzmy. Bardzo często też pewne wzorce bądź ich brak zostały ci przekazane i to też wpłynęło na twój system wartości duchowych. Więc koniec końców to kompletnie nie jest twoja wina, że się uzależniłeś. Proszę cię, pamiętaj o tym i nie biczuj się. Jasne? Też nie pozwól się, żeby ktoś się inny biczował, żeby ci wypominał. Było, minęło. Ważne, żeby wyciągnąć wnioski i iść do przodu. Bo jesteś zdecydowanie więcej wart, niż być może o sobie myślisz. Nie chciałeś się uzależnić, uwierz mi w to. Myślę, że też o tym wiesz. A może masz inne zdanie, ale ja i tak ci mówię, nie chciałeś się uzależnić i to nie jest twoja wina. Po prostu trzeba teraz wziąć tą odpowiedzialność i iść do przodu. Tyle, kochani. Dajcie znać w komentarzach, jakie czynniki u was były, jak myślicie, decydujące, czy były wszystkie, czy któreś, któregoś w ogóle nie było. Jakie macie ogólnie zdanie na ten temat? A do tego materiału korzystałem m.in. z fragmentu pani Anny Kościan, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Choroba alkoholowa, podłoże, mechanizmy, charakterystyka. Dobrego dzionka życia. Pozdrawiam cieplutko. Cześć.